Dzień dobry. W dzisiejszym programie zapraszamy Państwa na relację z wernisażu wystawy pod tytułem Melancholia autorstwa Anny Drońskiej oraz słuchowiska koncertu poświęconego pamięci Marka Grechuty. 16 listopada w Galerii Sztuki Synagoga odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej Melancholia olsztyńskiej artystki Anny Drońskiej. Jesteśmy dzisiaj na wernisażu w Galerii Sztuki Synagoga w Warszawie. Ani Drońskiej, która jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ania obecnie jest już po doktoracie. Jest to osoba, która odkryła się jako znakomity pedagog. Edukacja w sferze artystycznej to jest bardzo trudna sprawa. Wydaje mi się, że rozwijanie młodych ludzi do wolności twórczej, to co ona potrafi wybitnie, jest jej powołaniem i właściwie zasadniczym chyba modelem jej twórczości i również jej życia. Wystawa, którą oglądamy, niewątpliwie nie jest łatwa, ponieważ dotyka ona problemów dzisiejszego świata, ale w sposób indywidualny ogromnie. Artystka prezentuje swoją własną drogę twórczą poprzez materiał, którego używa, poprzez wyraz, do którego doprowadza, jednocześnie komentując rzeczywistość, która nas wszystkich dotyczy. To jest nowa wystawa. Mamy wielki zaszczyt i przyjemność ją tutaj prezentować, ponieważ było to wystawiane, te prace były w Warszawie wystawiane i obecnie są wystawiane w Warszawskiej Synagodze. Także bardzo chciałam wyrazić wdzięczność Ani, że postanowiła się z nami podzielić swoją twórczością i również jak gdyby otworzyć nam kolejne drzwi do prezentowania współczesnej sztuki. Autorka używa określenia melancholia, opisując stan psychiczny współcześnie nazywany depresją. Prace są odzwierciedleniem osobistych przeżyć artystki. Termin melancholia funkcjonuje w kulturze i w nauce od dawien dawna, już od starożytności. I w zależności od następujących okresów był różnie klasyfikowany. Generalnie mówi się o melancholii w odniesieniu do stanu emocjonalnego, psychicznego osoby, która w tą melancholię jest uwikłana. Tytuł wystawy Melancholia jest trochę jest przewrotny, ponieważ melancholia zdaje się być czymś jednak łagodnym, uduchowionym, ulotnym, ale łagodnym. Natomiast wystawa mówi o konsekwencjach tej melancholii, z którymi boryka się nasze ciało, czyli o stanach depresyjnych. Każda z prac Anny Drońskiej niesie ze sobą głębsze przesłanie. Znaczenie ma nie tylko efekt końcowy, ale także materiały, jakie artystka wykorzystuje, by go osiągnąć. Głębokie stany emocjonalne przeżywamy bardzo głęboko w środku. Oczy, wiadomo, otwarte oczy są jakby oknem na świat. Zamykając te okna, zamykamy swoją emocjonalność w środku i mierzymy się z nią. Nie mam jednoznacznego określenia dla tej techniki. Mówię o tym, że to są to obrazy strukturalne. Wykorzystuję różnego rodzaju materię, bo głęboko wierzę w to, że użyta materia niesie za sobą również jakiś rodzaj energii. Dlatego zestawienie tutaj miękkiego płótna, które imituje skórę, z blachą czy z opiłkami metalowymi, ten zgrzyt między tymi dwiema substancjami, myślę, że tworzy rodzaj takiego napięcia w obrazie. Projekt Melancholia to dla artystki pewnego rodzaju terapia, ale także próba zwrócenia uwagi całego społeczeństwa na problematykę związaną ze stanem depresji. Mam nadzieję, że może być to forma terapii nie tylko dla mnie,
ponieważ pracując nad tym projektem rozmawiałam z innymi ludźmi, którzy są uwikłani w tego typu sytuacje i te obrazy są jakby wypadkową ich opowieści i moich doświadczeń, również informacji, które czerpię z literatury czy z dawniejszej sztuki. Mam nadzieję, że te prace będą również formą komunikatu dla innych, że po tej drugiej stronie jednak nie są sami. Twórczość Anny Drońskiej komentuje, odkrywa i pozwala poznawać świat, w którym żyjemy. Artystka swoimi pracami porusza tematy społeczne i ekologiczne. Projekt Melancholia nie jest typowym dla mnie projektem. Jest to, tak jak już mówiłam, takie moje osobiste to trochę rozliczenie się z czymś, co mnie spotkało. Generalnie w sztuce interesują mnie obszary, które komentują naszą rzeczywistość. Sztuka, która nie obraca się już w sferze estetycznej, ale jest aparatem poznawczym świata. Fascynują mnie działania sztuki w obszarze, obszarze społecznym. Sztuka, która odkrywa nowe przestrzenie, która komentuje nowe przestrzenie, do których nie sięga już nauka czy filozofia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale zostałam zaszufladkowana w tym terminie sztuka ekologiczna. Bardzo się z tego cieszę, jest mi z tym bardzo dobrze. Natomiast myśląc o sztuce ekologicznej, mam na myśli głęboką ekologię jako filozofię, czyli poszukiwanie odnajdywanie utraconego przez człowieka miejsca w naturalnym świecie, z którym no jesteśmy, nie oszukujmy się, bardzo skłóceni. Wystawę oglądać będzie można w Galerii Sztuki Synagoga do końca grudnia. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. 22 listopada w Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie odbyło się świecowisko. Koncert poświęcony pamięci Marka Grechuty i jego twórczości. Pomysłodawcą imprezy, która odbywa się cyklicznie od 8 lat w Olsztynie, jest Krzysztof Lewandowski, a sprawcą tego, że powoli świecowisko staje się także barczewską tradycją, Magdalena Łowkiel. Zaczęło się w roku śmierci Marka Grechuty w 2006 roku. No, miałem taką potrzebę, żeby zaistniał Marek Grechuta w Olsztynie i dokładnie 29 listopada zorganizowałem taki mini koncert poświęcony Markowi właśnie krótko po jego śmierci. Kolejny rok znowu było zapytanie od moich znajomych, kolegów, koleżanek, żeby zagrać jeszcze raz. I tak co roku okazuje się, że jest potrzeba, przybywa ludzi, przybywa osób chętnych, śpiewających i grających. To się tak samo przez się rozwija i rozszerza. Z tego powodu, że no ja kocham Barczewo, a to, że śpiewam w Olsztynie akurat, no to chciałam razem z Krzysztofem, zresztą wymyśliliśmy, że bardzo szkoda, dlatego że tyle osób jest zaangażowanych. Przecież na przykład Iza z Gdańska przyjechała na ten koncert i tyle mieliśmy prób i tyle przygotowań, że szkoda by było, żeby to tylko jeden koncert się odbył. No więc postanowiliśmy z Krzysztofem, że skoro ja tutaj mam dobre kontakty z Domem Kultury, bo przecież tu pracuję, także postanowiliśmy to przenieść i to już jest od kilku lat, no bo te koncerty w Olsztynie to jest 8 lat. Tutaj jest mniej, ale no też już to jest jakaś tradycja. W tamtym roku też się odbył, trochę taki mniejszy, ale 2 lata temu to była też duża pompa. Teatr to dziwne to tytuł tegorocznego koncertu. Autor projektu przygotowuje imprezę z zaprzyjaźnionymi muzykami. No to jest tak, przede wszystkim to są moi przyjaciele, znajomi, których znam już wiele lat. Magda, która zapraszała nas tutaj do Barczewa, występuje ze mną 8 razy już, czyli od początku naszego grania. Pierwsze spotkanie właśnie było w 2006 roku. Inne osoby to są osoby ze szkoły muzycznej, są to nasi znajomi, którzy przyjeżdżają nawet i z zewnątrz, z Olsztyna, spoza Olsztyna. No, to jest tak w sumie taka grupa, można powiedzieć, co roku inna, ale trzon jakiś zostaje podobny. Znamy się, śpiewamy razem, próbujemy zarażać innych tą muzyką Marka Grechuty. Choć Marka Grechuty nie ma już wśród nas, to jego poezja wydaje się ciągle żywa, a grono jej fanów z roku na rok coraz większe. Dlaczego? Marek Grechuta. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to to, że on jest prawdziwy i że tak naprawdę te jego emocje są tak jakby na pierwszym miejscu, że to nawet często nie chodzi o melodię, czy no po prostu to są emocje, to jak on dobiera słowa, kiedy właśnie albo sam komponuje, albo sam pisze słowa, albo właśnie tworzy muzykę do tych słów, to jest wszystko prawdziwe, wszystkie takie emocjonalne.
ja to bardzo czuję, myślę, że wszyscy, którzy wykonują Marka Grechuty i decydują się na taki repertuar, to właśnie to czują i o to chodzi. I to przekazują publiczności. To po prostu jest tak, że człowiek wyrasta w klimacie. Ja miałem tą okazję, że też wyrastałem w klimacie Marka Grechuty. Jako młodzieniec słuchałem piosenek w radio. Potem jak nauczyłem się trochę grać na gitarze, grałem je na swój sposób i przy ognisku i dla znajomych. A później jednak śledzenie twórczości Marka Grechuty było tak dalekie z mojej strony, że wgłębiłem się bardziej w jego poezję, w jego muzykę, w jego twórczość. No i zafascynowała mnie. Właśnie te piosenki Marka Grechuty łączą pokolenia i cały czas są aktualne. Mimo, że to już tyle lat przecież upłynęło i przecież Marek Grechuta nie żyje, ale jego piosenki są aktualne. Przecież występuje tak, ja, o wiele młodsi ode mnie, naprawdę niektórzy mogli być moimi dziećmi, no i są o wiele też starsi ode mnie. Także po prostu jesteśmy wszyscy i każdy śpiewa, mi się wydaje, sercem, bo to jest, każdy musi się przygotować, trzeba to zinterpretować, bo to jest przecież poezja śpiewana, to nie jest rock, że wystarczy tam głową pomachać czy disco polo, tylko jest to taka muzyka, którą no, trzeba podkreślić słowem i tym gestem, głosem. Barczewska publiczność dziękowała artystom długimi brawami i owacjami na stojąco. Bardzo gorąco. Mi trochę się łezka też zakręciła, jak śpiewałem niepewność. Po prostu atmosfera bardzo, bardzo życzliwa i wrażliwa publiczność, naprawdę. Mamy tak tutaj wspaniałych przyjaciół i którzy nas zapraszają i chętnie też jesteśmy z Państwem, jesteśmy tu u Was. Na zakończenie zapraszamy do obejrzenia fragmentów koncertu. Teatr to dziwny, teatr jedyny, gdzie sens gimnaści trochę jeden zna. Mam fortepiany, mandoliny, szalonym tango, a na wam. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi, mi się zdaje. Pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mi się zdaje, to się zdaje. A pani nie wie, co ja czuję, jeśli mam tango, a na wam. Stawienie wiecznie trwa, pogromcy zwierząt i arlekiny, kształki lustrów, a na wam. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi, mnie się zdaje. Pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje. A pani nie wie, co ja czuję, uciekłam tego, a na wam. Przychodzą do nas piękne dziewczyny, śmieją się, bawią się. Pani mi mówi niemożliwe, że te kawały pani zna, że to naiwne i fałszywe, to całe tango ma na wam. To jest fałszywe, to fałszywe, co mi się zdaje, to się zdaje. A pani nigdy nie zrozumie, co to jest tango ma na wam. Neonów ulic będzie, gdzie tyle znaków zapytania, a tak niewiele odpowiedzi. Zgubieni w tłoku tramwajowym, w tłumie pociągu pospiesznego, znajdziemy sobie takie słowa, co wytłumaczą nam.
się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najdroższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się jeszcze złe. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy, i dla tych, którym szczęście odbiera, zabiera bruk, i dla tych, którzy noszą zegary w lombardy, i dla tych, którzy tańczą, gdy inni już padli znów. Pożyjecie poeci prawdy, jeszcze pożyjecie padając znów. Zobaczycie jeszcze jak inni wstają, jakby prowadził taki sam Bóg. Jeszcze pożyjecie poeci prawdy, jeszcze pożyjecie padając znów. Zobaczycie jeszcze jak inni wstają, jakby prowadził taki sam Bóg. Noszę w sobie radosne odkrycie, przyszła do mnie zupełnie inna, nowa pora mojego życia. Najspokojniej, najpiękniej na świecie, płynę rzeką tych marzeń przy tobie, przez jesień, lata, wiosnę i przez zimę zalone drogi. Don't
dopóki życie w nas się tli. Thank you.
pisał tylko dla tej pani. Nigdy rozum tracił, na nie śmiała się na skalę. W drugim akcie śpiewa, śpiewał znacznie już to znaczy. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna, aż do chwili, kiedy nagle wśród nie do pasu, miła nie do pasu, przecież nie jest siebie znowu taki cały. Nie od razu, miła nie od razu, nie od razu i serca mi go ludzi. Nie do pasu, miła nie do pasu, przecież nie jest siebie znowu taki cały. Nie od razu, miła nie od razu, nie od razu i serca mi go ludzi. Innym razem zaproszony byłem na wernisaż. Piwnica, czy to były płótna mistrza Jana, czy Kartego? Nie pamiętam. Były tam obrazy wielkie, płótna kolorowe, z nieskromnymi kobietami, szpice nastrojowe. Całe szczęście, że nad mną martwą jednak był. Nie do pracy, nie ma nie do pracy, przecież nie śpię znowu. Oh,
W tym programie to wszystko. Na następne zapraszamy za tydzień.